Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. W dzisiejszym materiale pokażemy Wam, jak nagrywamy filmy. Na ten kanał tutaj, na Morele TV, ale też, co myślę, ciekawsze dla tych z Was, którzy może chcieliby zacząć swoją przygodę z YouTube'em, zastanawiają się, jak polepszyć swoje materiały, sprzedamy Wam też parę tipów, jak możecie polepszyć wygląd filmów i jakich narzędzi użyć. I widzicie, że im dalej Kamil się oddala, tym bardziej się rozwala ta całą iluzja, którą zwykle stwarzamy. Iluzja, że wszystko tutaj jest ładnie poukładane, że wszystko jest schludnie przygotowane. No i to jest trochę taka magia kina, o której Wam poopowiadamy. No i postaramy się wytłumaczyć troszkę. I powiem Wam, w tym naszym całym procesie nagrywania jest naprawdę sporo rzeczy takich DIY. Takich prostych pomysłów, na które nie trzeba mieć jakoś mega dużo funduszy. Przykładowo ta lampa, ale także są inne rzeczy, o których warto pamiętać. Wiecie co, wydaje mi się, że te kadry, które produkujemy wraz z Kamilem tutaj na ten kanał i na Morele TV, całkiem nieźle się bronią jak na dzisiejsze standardy YouTube'a. Może nie jest to jakaś najwyższa liga, ale wydaje mi się, że tak, jeżeli chodzi o poziom kanałów technologicznych, no to jest to całkiem okej. Myślę, że przyjemnie się na to patrzy i to nie straszy. No i przede wszystkim udało nam się też zachować sporą różnorodność kadrów, biorąc pod uwagę na to, jak małą mamy przestrzeń. Zerknijcie sobie, tak wygląda mniej więcej perspektywa tego pokoiku, który czasami nazywamy w cudzysłowie studiem. Na dobrą sprawę mamy tutaj 13 metrów kwadratowych zaledwie. No i wydaje mi się, że wyciągamy na ten moment praktycznie już tak z 80% maksymalnych możliwości z tej przestrzeni. Na dniach wpadło mi kilka innych pomysłów, jak tutaj jeszcze można tą przestrzeń zoptymalizować, żeby wycisnąć z niej jeszcze więcej. Aczkolwiek no już gdzieś tak pomału ta przestrzeń zaczyna nas gdzieś tam ograniczać, że tak powiem. Pogadajmy w ogóle o początkach mojego kanału. Ja nagrywałem na początku swoje filmy Nikonem D5100, więc można powiedzieć, że ja akurat zacząłem z grubej rury. Z tym, że to nie było tak, że ja kupiłem ten aparat specjalnie po to, żeby nagrywać na YouTube'a, po prostu mieliśmy lustrzankę, bo chcieliśmy mieć ładne zdjęcia. Nie był to najlepszy sprzęt do nagrywania filmów, jak mam być szczery. Miał sporo ograniczeń i bardzo mocno musiałem z nim walczyć. I powiem Wam, w dzisiejszych standardach wiele telefonów, nawet starszych, jest w stanie wyciągnąć super obrazek. Jeżeli ktoś z Was chce zacząć, myślę, że śmiało skusiłbym się na to, co po prostu macie w kieszeni, na Wasz telefon. A jeżeli chcecie wydać na coś hajs, jeżeli już na przykład macie kanał i gdzieś tam Wam pomału się zaczyna rozwijać, kupcie sobie lampy. Serio, wydacie 150 zł na jakieś dwa najprostsze softboxy i to Wam zrobi po prostu taką robotę, że będziecie mózg zbierać z podłogi, autentycznie. Powiem Wam tak. Zobaczcie, tak wygląda kadr z aparatu za 3,5 tysiąca złotych z GH4 z fajnym obiektywem bez softboxów. No wygląda to kiepsko. A tak wygląda to z iPhone'a SE z softboxami. No kurde, wygląda to dużo lepiej. No ale wiadomo, iPhone'y są stosunkowo drogie, nie każdy ma iPhone'a. To co Wy na to, żeby wykorzystać Galaxy S5 Neo? Telefon, nie wiem, który ma już chyba 6 lat. No i zobaczcie, jasne, pomimo tego, że troszeczkę nam świruje ostrość, no to hej, ten obrazek wydaje mi się, że broni się. Jasne, na dłuższą metę bardziej opłaca się, nie wiem czy opłaca się, czy aparat daje więcej możliwości niż telefon, ale telefon, zwłaszcza jeżeli zaczynacie, będzie Waszym narzędziem, no i co ważne, raczej nie musicie wydawać na niego pieniędzy, bo najprawdopodobniej jakiś telefon macie. No i jeżeli robicie filmy w takim kontrolowanym środowisku jak my, no to takie softboxy po prostu zrobią Wam najwięcej roboty. Jeżeli jednak chcielibyście robić jakieś filmy troszeczkę bardziej dynamiczne, nie takie statyczne, jeżeli chcecie robić jakieś vlogi, jakieś relacje, albo na przykład robić przebitki w taki troszeczkę ciekawszy sposób, no to może Wam w tym pomóc bardzo mocno gimbal. My akurat do naszych aparatów, czyli do GH4 i GH5, którymi nagrywamy, używamy najczęściej Ronina SC. Jest to gimbal od DJI, no jednakże gimbale do aparatów są dość drogie. No i koszt takiego zestawu aparat plus jakiś obiektyw plus gimbal, no zaczyna wychodzić bardzo drogo. Na całe szczęście są gimbale do telefonów. Przykładowo ten DJI Osmo Mobile 4. Jest to w sumie stosunkowo nowy gimbal, bo on zaledwie miał premierę gdzieś miesiąc temu i powiem Wam taki fun fact, ostatnio nawet ja wrzucałem niektóre przebitki, niektóre ujęcia nagrane telefonem właśnie z tego gimbala.
i Żodyn się nie zorientował, że coś jest nie tak. Więc takie małe cudeńko. Gimbale do telefonów są no, dużo tańsze niż do aparatu, no bo sam telefon też jest sporo lżejszy, więc te silniki nie muszą być aż tak mocne. Zakup takiego gimbala to jest około 700 zł. Myślę, że zakup czegoś takiego właśnie będzie dobry dla osób, które głównie prowadzą relacje, ale jeżeli macie też filmy statyczne, czy chcecie robić fajne ujęcia, macie troszeczkę budżetu i kanał wam się fajnie kręci, to czemu nie? Można się wyposażyć w coś takiego. Co fajne, takiego gimbala ładujemy po USB-C. Na baterii w moim odczuciu trzyma on gdzieś od 4 do 5 godzin, w zależności od intensywności używania. To też nie było tak, że jak ja na nim nagrywałem, to on cały czas stabilizował, bo momentami przełączałem go w tryb uśpienia i całkiem nieźle jest ten czas pracy na baterii. Trochę nawet ciężko mi jest go określić, szczerze mówiąc, ale jest to naprawdę ok, tak żeby go wziąć na dzień nagrywania jakiejś relacji, myślę spoko. Ewentualnie jak coś, no to przez to, że ładujemy go po USB-C, no to można go też podładować z powerbanka. No i gdy mamy wkręcone nasze śmigiełko, to też może nam to służyć jako dodatkowy uchwyt do trzymania gimbala. Co fajne, gimbal tutaj ma magnetyczny uchwyt na telefon. To jest fajna zmiana, bo gdy potrzebujemy na szybko wyciągnąć sobie telefon z gimbala, na przykład gdy chcemy odebrać telefon, to jest bardzo przydatne. Oj, pardon. No i teraz co musimy zrobić, to po prostu włożyć tutaj telefon w nasz uchwyt magnetyczny. Tu na tej metalowej ramce jest taki mały symbol, który oznacza, gdzie musimy umieścić aparat naszego telefonu. No i oczywiście musimy w miarę na środku wrzucić nasz telefon do tej ramki, tak żeby to było, no i potem przyczepić go magnesem do gimbala właściwie, no i mamy. Takiego gimbala obsługujemy apką z telefonu. Tutaj zarówno Osmo Mobile jest sterowany apką, a także Ronin SC, ten taki większy do aparatu, który mamy. Mamy apkę DJI Mimo. DJI Mimo jest naprawdę całkiem spoko. Łączy się po Bluetoothie nasz telefon z takim gimbalem. Mamy możliwość skalibrowania oczywiście całych silników, tak żeby stabilizacja przebiegała bez najmniejszego problemu. No i też ważne jest właśnie w przypadku gimbali DJI właśnie ten soft. Apka Mimo bardzo dobrze pozwala śledzić obiekty, które zaznaczymy palcem na ekranie, albo jeżeli klikniemy 3 razy spust tutaj na naszym gimbalu, to będzie automatycznie śledziło naszą twarz. Jest to zwłaszcza fajne, bo możemy sobie iść normalnie z gimbalem, no i nasza twarz będzie śledzona. Zobaczcie to na przykład na tym klipie. Właśnie ten autotracker się przydaje do tego typu rzeczy i paradoksalnie z telefonu możemy wtedy zrobić super kamerę vlogową. I przypuszczam, że przez to, że ten fokus i ta stabilizacja działa tak dobrze, to paradoksalnie taki film się ogląda lepiej niż z mojej GH4, bo tam nie mam w ogóle stabilizacji. I jak gdzieś idę i coś gadam, to momentalnie mi się po prostu wszystko trzęsie jak, nie wiem. Oczywiście feature'ów w samym DJI Mimo jest mnóstwo i gdybym chciał mówić je wszystkie, to chyba by nam czasu tutaj zabrakło. Aczkolwiek na szczególną uwagę zasługuje feature wprowadzony właśnie z tym Mobilem 4. Jest to taki efekt vertigo, czyli że tło się zbliża do naszego osoby, którą filmujemy. W apce wygląda to fajnie, aczkolwiek efekty w rzeczywistości no, wymagają dużo napracowania, żeby to wyglądało fajnie. U mnie te efekty wyglądają nie najlepiej, ponieważ podłoga, znaczy ziemia akurat, po której chodziłem, była strasznie krzywa, więc ciężko mi było uzyskać taki efekt piękny, jak pokazano to na tej prezentacji, ale tak jest, działa i pewnie z kolejnymi update'ami softu będzie to działało coraz lepiej. No i oczywiście taki gimbal też potrafi nagrywać różne timelapsy i inne cuda, które sobie wymyślicie. I co jeszcze ciekawe, akurat dla fanów Instagrama, możemy też nagrywać pionowo. Nagrywać czy robić zdjęcia, więc w zależności czy jesteście twórcą YouTube'owym, czy Instagramerem, czy TikTokerem nawet, to myślę, że taki sprzęcior będzie całkiem niezły. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, na którym my pracujemy na co dzień, którym nagrywamy, no to ja mam swojego Lumixa GH4 z obiektywem Leica, stały 15 mm o przesłonie 1.7, więc jest on dość jasny i co fajne, nie muszę mieć dużego ISO i też ładnie rozmywa tło, które jest za mną. Używamy go do wielu zbliżeń, działa on bardzo fajnie. Natomiast Kamil ma GH5, nowszą iterację Lumixa, która z feature'ów dodatkowych w stosunku do GH4 co ma?
nagrywa 4K 60 klatek, no i można nagrywać w 10 bitach, czyli więcej kolorów. Aczkolwiek szczerze mówiąc z 10 bitów nie korzystamy dalej, bo uważamy, że na ten moment nie jest to nam niezbędne. Faktycznie czasami korzystamy z 4K 60, jeżeli chcemy nagrywać przebitki, żeby one potem były właśnie dwa razy wolniejsze niż ten film, który wy oglądacie, więc mamy taki powiedzmy slow-mo dwa razy. Używamy jeszcze innego obiektywu, który jest Camila, to jest obiektyw troszeczkę węższy, 35 do... kurde, nie pamiętam. Tu wam rzucę napis, jaki to jest dokładnie obiektyw. Nim nagrywamy wiele takich ujęć z daleka, które często są na tych różnokolorowych tłach, które tutaj mamy. No i te ujęcia wyglądają również całkiem spoko. Ja mam inny też obiektyw, taki węższy od Lumixa, ale nie jest aż taki fajny, więc nawet go tu wam nie będę wrzucał. No i pamiętajcie też o jednej rzeczy. To jest bardzo ważne. Audio. Bo mam wrażenie, że na YouTubie bardziej paradoksalnie wybacza się jakieś niedociągnięcia wideo, ale jak was źle słychać, to bardzo zniechęca. Więc warto też o to sobie zadbać. Generalnie my używamy tutaj mikrofonu. Jest to mikrofon Rode SmartLav Plus. Generalnie jest to w ogóle ciekawy mikrofon dedykowany do telefonów. Akurat my go wykorzystujemy też z transmitterami Rode'a. Są to transmittery Wireless Go. One są dość drogie i warto pamiętać o tym, że nie musicie kupować transmitterów. Jakby możecie sobie kupić po prostu sam taki mikrofon i wpiąć go do waszego telefonu, jeżeli potrzebujecie. Albo do aparatu, jeżeli macie całkiem spoko jakby wzmacniacz. A jeżeli wasz telefon albo aparat ma zakłócenia, zawsze możecie podpiąć taki mikrofon do waszego laptopa czy komputera i laptopem czy komputerem nagrywać dźwięki, potem go synchronizować. Słuchajcie, tak jak mówiłem na początku, mamy tutaj sporo DIY-owych rzeczy. No może nie sporo, ale dużo mamy takich rozwiązań, powiedzmy, chałupniczych, ale fajnie działają. Przykładowo ten, nie wiem, wózek, slider, nazywajcie to jak chcecie. Tak, w każdym razie istotne jest to, że może to pełnić funkcjonalność slidera, to jest raz. Dwa, może to ma też taką funkcję, że może jeździć jakby po łuku i można na tym robić bardzo dynamiczne ujęcia. A to tego jest... slidery nie mają. Tak, tego slidery nie mają. Oczywiście mamy tutaj tylko kupioną głowicę, jest to akurat głowica olejowa Velbona. Całkiem spoko jest. No i dodatkowo może to też robić za mini statyw, bo gdy mamy to na biurku, złapiemy sobie kółko, no to możemy robić taki ruch góra-dół i to jakby w zupełności nam nie przeszkadza. Więc tak naprawdę są trzy funkcjonalności w jednym takim prostym urządzeniu. Dodatkowo, kolejny koncept DIY, nie ma problemu. Prosty przykład, ta lampa, tak? Fajna, regulowana, to akurat mi tata zrobił. Na takim wysięgniku jest tutaj, proszę. Żarówka za dwie dychy z Castoramy. Wygląda fajnie, to są te tak zwane Edisonówki. Spód lampy z czego? Z patelni starej zrobiony. Jakby, naprawdę, nie pokazujesz patelnię? No jakby takie proste koncepty. Chodź, kolejny im pokażemy. Słoik jakiś z lampkami choinkowymi, do tego wrzucona jakaś stara Nokia. Wygląda to ciekawie. Akurat mój kanał technologiczny, no to się taka stara Nokia wpisuje, tym bardziej, że ja robię trochę starych rzeczy. Tak, tutaj nam się rozwala magia kina właśnie, jak mamy taki śmietnik w tle, nie? Nie miejcie śmietników w tle. Jak już, o właśnie, paradoksalnie przeszliśmy do czegoś mądrego. Nie miejcie ze sobą śmietnika, jak nagrywacie. W sensie prawdziwego i w metaforze też. Jeżeli nagrywacie jakiś filmik i chcecie, żeby to ludzie oglądali, to też warto zadbać, żeby troszeczkę ogarnąć za sobą, sprawdzić to, co widzi kamera i chociaż poprzesuwać rzeczy dalej, jak wam się nie chce sprzątać. No i jakieś takie parę tipów ze studio, które mamy. Mamy ściągane te różnokolorowe tła. Jest to bardzo, bardzo fajna sprawa. Pomaga nam tutaj to sporo urozmaicić, a także zasłonić światło, jeżeli nie chcemy, żeby wpadało nam do studio. Oczywiście mamy też pianki akustyczne, które pomagają nam tutaj zredukować echo. No i wydaje mi się, że też mamy sporo różnych takich fajnych gadżetów świecących, które rozmaicają nam kadry. No i białe stoliki, na których nagrywamy wszystko i to jest taki jakiś taki nasz styl, powiedzmy, który tam udaje nam się osiągnąć. Warto pamiętać też o jeszcze jednej rzeczy, która jest dość zabawna, bo tak jak widzicie na przykład po tym kadrze, no jest on taki w miarę schludny, jest ok, ale nie zapominajcie, że wszystko co się tutaj dzieje to jest trochę taki plan filmowy, więc tak jak widzieliście po przebitkach na początku, no jest tutaj bajzel ogólnie. I dlaczego ten bajzel jest? No bajzel jest głównie z tego, że mamy po prostu mało miejsca i że mało rzeczy w studiu de facto zostaje na stałe.
I przykładowo moje stanowisko z komputerem jest praktycznie za każdym razem totalnie rozbierane, gdy chcemy nagrać jakieś przebitki na tle, bo wyciągamy stół na środek, natomiast na drugim stoliku, który jest na koziołkach, po prostu to jest jako nasza taka podstawa pod wózek, pod dolikan, który pokazywałem Wam wcześniej. Więc no de facto moje stanowisko komputerowe nigdy nie jest na stałe. Zawsze je musimy rozebrać. Chociaż ostatnio już mi wpadł do głowy taki pomysł, że można by tu troszeczkę poprzestawiać te rzeczy i może mi się uda mieć to takie swoje stanowisko komputerowe, żeby ono stało. Żeby nie było rozbierane za każdym razem, ale to się jeszcze zobaczy. No i tak właśnie mniej więcej tutaj nagrywamy. Tak to wygląda, takie są jakieś wskazówki, które ja mógłbym przekazać z mojego doświadczenia tych paru lat, które tutaj działam na YouTubie, właśnie Wam, jeżeli ktoś z Was chce zacząć. Nie poruszałem tutaj w ogóle kwestii sprzętowych, na których montuję, ponieważ to się w ostatnim czasie troszeczkę zmieniło i myślę, że może na ten temat nagram osobny materiał za jakiś czas. Zobaczymy, czy do tego dojrzeję. Nie mówię, że na pewno, zastanawiam się nad tym. Na razie to jest w fazie planów. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Jeżeli ktoś z Was się interesuje nagrywaniem, to myślę, że tutaj coś ciekawego się dowiedział. Ci z Was, którzy oglądają mnie regularnie, może się zastanawiali, jak to tutaj wygląda, a ci z Was, którzy chcą zacząć, no to mam nadzieję, że może coś sobie podpatrzyli ciekawego i może zastosują to u siebie i pomoże im to robić ładniejsze filmy. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!